W gronie 29 piłkarzy, którzy rozpoczęli zgrupowanie w Belek, znalazło się kilku młodych wychowanków Kolejorza, grających jesienią w trzecioligowych rezerwach. Dla trzech z nich to debiutancki obóz z pierwszym zespołem. Niespełna 18-letni bramkarz Bartosz Mrozek, jego rówieśnik skrzydłowy Tymek Klubś i urodzony w 2001 roku stoper Wiktor Pleśnierowicz od dawna pozostawali pod stałą obserwacją sztabu Nenada Bielicy. Wrażenie jest bardzo pozytywne. No, wiadomo, jest też o wiele ciężej te treningi, to wszystko to jest na bardzo wysokim poziomie i ciężar, jaki jest na treningach, porównując w tym przypadku rezerwy, a pierwszy zespół, to jest to różnica i pod względem taktycznym, pod względem fizycznym przede wszystkim jest to różnica. No, trenuje się z o wiele lepszymi zawodnikami i to jest bardzo, bardzo pozytywne. Czuję się bardzo dobrze, chłopacy mnie dobrze przyjęli do drużyny, a wrażenia no ciężko, bo ciężkie treningi, ciężko pracujemy, żeby jak najlepiej się przygotować do tej rundy wiosennej. Piłka seniorska to te zajęcia z pierwszą drużyną, czym różnią się od tego, co robicie w Akademii Lecha Poznań? No są te zajęcia na większej intensywności przede wszystkim, mi się wydaje, wiadomo, a ćwiczenia generalnie są podobne, nie? Dużo pracy z piłkami też jest, więc nic, tylko trenować. Właściwie ostatnie pół roku spędziłem w zespole rezerw, więc praca trochę się różni między zespołem juniorskim, a już zespołem rezerw, który gra na co dzień w seniorach w trzeciej lidze, i różni się różnymi aspektami, szczególnie gdzie gra jest inna w trzeciej lidze, a inna jest gra w centralnej lidze. Przyglądaliśmy się tym waszym treningom bramkarskim, no to po pierwsze trener Andrzej Dawidziuk, a po drugie trener Jasmin Buric. No pewnie Jasmin, no, wiele możemy się od niego nauczyć, nie? Bo duże doświadczenie. Jest też starszy od nas i możemy tylko go podpatrywać. Nie? Powiedz mi, czy Jasmin podczas tych treningów gdzieś tam daje wam jakieś uwagi, co powinniście robić lepiej? Tak, no jak jest jakaś sytuacja, gdzie on widzi, że możemy coś zrobić inaczej, na pewno on daje jakąś podpowiedź. Bardziej podpatruję tych zawodników, którzy grają na mojej pozycji, i chcę czerpać od nich to, czego ja nie mam. Chcę czerpać coś nowego, zobaczyć, jak, nie wiem, się poruszają. Tutaj masz okazję pracować z wieloma doświadczonymi piłkarzami, z wieloma doświadczonymi środkowymi obrońcami. Na kimś szczególnie się wzorujesz? Dostajesz rady od starszych kolegów? No tak, staram się podglądać Rafała szczególnie. Podoba mi się, jak gra, dużo mi też pomaga, ale no tak jak powiedziałeś, jest dużo tutaj zawodników doświadczonych. Od każdego łapię coś po trochu. Jak ty byś się przedstawił kibicom Lecha Poznań, jakim jesteś zawodnikiem, jakie są twoje atuty, co masz do poprawy? No myślę, że moim atutem na pewno jest gra na przedpolu i w pewnym stopniu gra na linii. Myślę, że tak bym mógł się przedstawić i do poprawy na pewno myślę, że jest zatrzymanie bardziej do interwencji i gra jeden na jeden, by bardziej wyczekiwać na przeciwnika. Sam to czuję, też inni ludzie to widzą. No na pewno moim dużym atutem jest szybkość, jest dynamika. Lubię pojedynki jeden na jeden, dobrze się w tym czuję. Szybkość mi w tym pomaga, ta moja dynamika, i to jest na pewno mój największy atut. Moim minusem na przykład jest lewa noga, słabsza noga. Jest to słabsza noga, wiadomo, pracuję nad nią. Jest to moim zdaniem już na lepszym poziomie, ale jeszcze to może być lepiej. Chcę, żeby była ona tak samo dobra jak prawa, i to jest taki mój minus. No też mam, nie wiem, gorsze może problemy w grze w obronie, i też nad tą obroną chcę się też skupić. Plusy, no wydaje mi się, że gdzieś tam staram się dobrze wprowadzać piłkę wyżej i jak najlepiej bronić. Zawsze moim celem jest zwycięstwo i w dodatku na zero z tyłu, więc to taki mój cel zawsze na każdy mecz. Jestem młody, muszę jeszcze dużo pracować, ale tak teraz dwa takie przede wszystkim, które chcę poprawić, to gra słabszą nogą, lewą, i fizycznie, nie? Chciałbym już nabrać trochę tej masy takiej, żeby było mi łatwiej grać z tymi napastnikami, którzy są no, ode mnie dużo, dużo starsi.
To na koniec zapytam Ciebie, jakie to ma dla Ciebie znaczenie, że trener Nenad Bielica zaprosił Cię na obóz pierwszej drużyny? No na pewno ma to duże znaczenie. Jeżeli trener mnie zaprasza na taki obóz, to jest to jakieś wyróżnienie i na takim obozie chce się spisać jak najlepiej, w sparingach chce wypaść jak najlepiej, żeby wiadomo zostać tu na stałe, trenować z tymi zawodnikami i później wywalczyć sobie miejsce wpierw w 18, a później już wyjść w składzie.